Drodzy, to co przede wszystkim chciałbym, żeby tak mocno zapadło po tych dniach rozważań. Oczywiście nie przeszliśmy dokładnie takiej egzegezy Księgi Nehemiasza, bo na to by trzeba było troszeczkę więcej czasu, żeby tak przejść rozdziałami, czy najważniejszymi wersetami z poszczególnych rozdziałów. Ale to, co chciałbym, aby bardzo wyraźnie i mocno zostało w nas, to, abyśmy pamiętali o wartości naszej duszy. Że wartość tej duszy jest nie do przecenienia, że nic jej nie jest w stanie zastąpić, że wszystko to, co możemy osiągnąć, nie jest w stanie po prostu być równowartością naszej duszy. Kiedyś w archaicznym jeszcze języku nie określano ludzi jako osoby, tylko jako dusze. I wiecie, że ten cały SOS, znacie chyba ten skrót, save our soul. To jest, ratujcie nasze dusze. Ludzie jak gdyby czuli to, że dusza ma swoją wartość. Drodzy, druga rzecz, którą bardzo mocno chciałbym podkreślić, to fakt, że sami nie jesteśmy wiele w stanie zrobić dla naszej duszy, choć bez naszego udziału ta dusza nie ulegnie zmianie. Dlatego został posłany Nehemiasz do Jerozolimy. On wyposażony, on przygotowany, on pełen mocy, był gotów poprowadzić tych mieszkańców, którzy zamieszkiwali Jerozolimę, aby odbudować miasto, odbudować mury, odbudować bramy, które były zniszczone, po to, aby ponownie można było poddać kontroli to, co wchodzi i co wychodzi z naszych dusz, z tego miasta. To jest ważne, aby to było pod kontrolą. Boże Królestwo jest również określone, że to nie jest pokarm i napój, ale między innymi, że to jest self-control, czyli powściągliwość, kontrolowanie swojej postawy. Czasami nam zdarzy się, że powiemy o jedno słowo, to by było za mało, ale czasami za tym jednym za dużo idzie drugie i trzecie, a potem tego żałujemy i te słowa mogą być później kogoś raniące, przykre. Więc ta samokontrola, ta powściągliwość jest potrzebna na dwie strony. Stąd te bramy mają swoje ogromne znaczenie, aby kontrolować to, co wchodzi, ale także, aby kontrolować to, co wychodzi. I do tego jest nam potrzebny i dany Duch Święty. Nehemiasz przyszedł do Jerozolimy. Drodzy, ale chcę też powiedzieć następną rzecz, że Nehemiasz nie poprzestał na tym. Doprowadził do odbudowy, do oczyszczenia, udrożnił możliwość korzystania ze źródła i gdy czytamy kolejne tam rozdziały, się okazuje, że przyniesiono księgi zakonu, które od lat były może gdzieś tam w tej świątyni, ale teraz Ezdrasz przyszedł i pisarz i odczytywano te księgi zakonu. I nabożeństwo trwało od rana do wieczora, do północy. Trwało bardzo długo i ludzie byli tym podekscytowani. A potem następnego dnia znów i znów. Aż wreszcie, wiecie co, odkryli ze zrozumieniem, słuchając Bożego Słowa, bo byli w stanie się teraz skupić na tym, co Bóg mówi przez swoje Słowo do nich. Wiecie, człowiek, który ma duszę taką rozwichrzoną, nieogarniętą, nieobwarowaną, zajmuje się wszystkim, przychodzą mu różne myśli, tu czytasz Biblię, koncentrujesz się, a już przychodzi ta myśl, tamto, ach, to muszę nie zapomnieć, tamto muszę zrobić. Wtedy Boże Słowo niewiele ci mówi. Ale gdy to wszystko jest okiełznane, kiedy jest właściwy czas, aby słuchać Bożego Słowa, jest też właściwy czas, aby zająć się tym i tamtym, wtedy odkrywamy rzeczy niezwykłe.
Wiecie co, za Nehemiasza, w wyniku pracy Nehemiasza w Jerozolimie odkryto? Odkryto, że zakon oczekiwał, że oni w pewnym okresie świąt powinni mieszkać w szałasach. Wielkie mi odkrycie. Tyle, że to było nakazane i jest napisane, że od Jozuego nikt tego nie praktykował. A wiecie, co to znaczy od Jozuego? 1000 lat. Tak, no może troszeczkę mniej. Mojżesz 1400 przed Chrystusem, Jozue troszkę później, no. A tutaj mamy 400 któryś, no 900, 850 lat. I tak wystarczająco dużo. Zobaczcie, 850 lat, 800 lat było pismo, ludzie go czytali, ale nie docierały do nich prawdy Bożego Słowa. Byli rozbiegani w swoich umysłach. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią koncentrować się nad Bożym Słowem. Ale do tego jest potrzebne obwarowane miasto, obwarowana dusza. Bo inaczej to jest niemożliwe. I kolejną rzecz, którą chcę podkreślić, a na którą nie zwracałem specjalnie uwagi. Dla nieprzyjaciela to nie jest obojętne, kiedy człowiek zaczyna współpracę z Duchem Świętym, chrześcijanin, dziecko Boże, zaczyna współpracę z Duchem Świętym, aby odbudować mury, aby uporządkować swoje myślenie. Diabeł rozchodzi się o tym, abyśmy myśleli o wszystkim i o niczym, abyśmy mieli 100 pomysłów na minutę. Tylko po to, żeby się nie skoncentrować. Czasami ja wiem o tym, siedząc na nabożeństwie, słuchałem kazania, a przy okazji rozmyślałem o wielu rzeczach daleko, 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 daleko spoza miejsca, gdzie się znajdowałem. Potem wychodzisz z nabożeństwa, no i mówisz, a tak, nie wiem, czy to było błogosławione, czy niebłogosławione. Drodzy, obwarowana dusza pozwala nam się koncentrować we właściwym czasie na tym, co jest istotne. Bo to nie zawsze zależy od elokwencji kaznodziei, od jego predyspozycji do tego, by coś tam przekazywać. My się tak przyzwyczailiśmy, że już kaznodziejstwo teraz musi osiągać jakieś tam szczyty, prawie że aktorstwa, żeby skupić uwagę. A to trzeba tu żarcik, a tam coś na wesoło. No bo męczymy się, nasza percepcja w pewnym momencie przestaje funkcjonować i jesteśmy zmęczeni. Ale jeśli nasza dusza będzie obwarowana, wtedy proste słowo, czyjaś modlitwa, czy taki tekst przeczytany na przykład w czasie uwielbiania, jak dzisiaj siostra przeczytała, potrafi postawić na nogi. Potrafi być wartością, z którą, czy było dobre kazanie, czy nie było dobrego kazania, idziesz do domu, żyjesz tym przez następne kilka dni i czujesz, że to działa, że to funkcjonuje, że to jest wartość. Dlatego to jest istotne i diabeł o tym wie. I tu chciałbym podkreślić pewną progresję jego działań, które w księdze Nehemiasza są uwidocznione. Zachęcam się, ją przeczytali i zastanowili się nad tymi niektórymi tezami, które wypowiadam. Najpierw zaczęło się od zniechęcania. A co wy tu robicie? Buntujecie się przeciwko królowi? A pomyślcie sobie. Zniechęcenie. Dajcie sobie spokój. Co to? Tyle lat było zburzone i żyliście. Chodźcie sobie do tej świątyni. Odprawiajcie tam te swoje nabożeństwa. Miejcie społeczność z Bogiem, ale mury po co odbudowywać? Gdy to nie pomogło, no to zaczęto się wyśmiewać. Wspominałem dzisiaj rano, że przeskakujący lis, czy skaczący lis na ten mur go mógł zwalić. Tak po prostu ośmieszali tą pracę. A to zając, zdaje się, też tam jest wymieniony, że to przeskoczy ten mur, jakiś to mur i tak dalej. Ośmieszyć, po prostu ośmieszyć. A na końcu
zastraszyć. I zobaczył wrogowie Jerozolimu, zobaczyli, że mury rosną, że stają się mocne, że są trwałe. Najpierw próbowano wymyślić coś takiego, żeby może spróbować wejść i wmieszać się w te szeregi po to, żeby zrobić destrukcję, żeby doprowadzić do tego, że ta budowa nie zostanie dokończona. Ale wiecie co? Mamy wspaniałe zwycięstwo zagwarantowane w Jezusie Chrystusie. Że ten nieprzyjaciel nasz może chodzić tylko dookoła jak lew ryczący. Ale do środka się nie dostaje. Przeczytajcie Księgę Nehemiasza i zobaczycie, że żaden z nieprzyjaciół nie znajduje się w środku. On zawsze pozostaje na zewnątrz. Ja wiem, że czasami niektórzy wymyślają inne teorie, ja do nich nie będę wracał, że to niby człowiek nawrócony może mieć demony. Ja w to nie wierzę, bo to jest siedziba Ducha Świętego. A Duch Święty nie podzieli żaden sposób tego mieszkania, które jest we mnie. I dlatego wiem, że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na zewnątrz. A to, że będzie się srożył i będzie próbował ściągać armię swoje i tak dalej, niech próbują. Ale ogarnięty umysł potrafili dokończyć to dzieło i doprowadzić do pełnego poczucia godności i wartości człowieka. Duch Święty doprowadza do tego, że wreszcie wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. I nic tego nie jest w stanie już później zmienić. Jestem wdzięczny Bogu za Jego dzieło, które utrwala tę świadomość, tę pewność w moim życiu. Jak się to kończy? No kończy się to wspaniałym nabożeństwem przy Bramie Źródlanej. Tam świętują, tam czytają ze zrozumieniem Boże Słowo. Jest to coś wspaniałego i ci ludzie mają rozkosz, naraz mają rozkosz. Zobaczcie, zaczęło się od życia w pohańbieniu i bycia pożałowania godnym, a tutaj jest teraz świętowanie, a tu jest wielka feta, a tu jest radość przebywania w obecności Bożego Słowa, w obecności Bożego Ducha, w obecności świętego Boga. To jest coś, do czego doprowadza Duch Święty, chce doprowadzić każdego człowieka. Drodzy, ale ja dzisiaj chciałbym jeszcze na coś innego zwrócić uwagę, bo kończąc chciałbym zwrócić uwagę na rolę Kościoła Jezusa Chrystusa w czasach, w których żyjemy. Drodzy, ważne jest to, abyśmy też mieli na uwadze nie tylko to, co się ze mną dzieje, ale tworząc Kościół, tworząc tę unikalną społeczność, której głową jest Jezus Chrystus, powinniśmy znać swoją rolę, również tą zbiorową, która została dla nas przeznaczona. Nie tylko indywidualnie, ale również zbiorowo. I tutaj chciałbym też użyć przykładu starotestamentowego. Za chwilę będę czytał odpowiedni tekst. Ale by wprowadzić, to chciałbym powiedzieć o pewnym stanie, w jakim znalazł się Dawid, jeszcze wtedy nie będący królem, a choć już pomazany na króla, najpierw wypędzony przez Saula, uciekając przed Saulem i jego groźbami, udaje się do Filistynów, którzy udzielają mu o dziwo po prostu miejsca bezpiecznego, aby mógł tam pozostać wśród nich. Ale w pewnym momencie Filistyni wyruszają na wojnę znów z narodem izraelskim i zdają sobie z tego sprawę, czy z królem, nawet Saulem, i zdają sobie z tego sprawę, że Dawida nie mogą ze sobą wziąć, bo no, niepewny. No, a jak tak w trakcie wojny, walki, w pewnym momencie on ze swoimi oddziałami odwróci się, no to piąta kolumna, to w środku się zaczyna zupełnie i klęska
murowana. Filistyni już wtedy znali się troszkę na strategii, na taktyce i dlatego powiedzieli Dawidowi, wiesz co, ty idź sobie już od nas. Udzieliliśmy ci ochrony na pewien czas i idź sobie. Czujmy się troszkę przez moment w sytuację Dawida. Tu wypędzony przez swoich, znalazł schronienie u obcych. Teraz ci obcy również mu mówią, dziękujemy ci, ale idź sobie już. Dokąd iść? Znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. I wtedy Bóg poruszył poszczególne rody w Izraelu, aby w szczególny sposób okazać swoje przywiązanie do Dawida. I w pierwszej księdze Kronik, szczególnie w 12 rozdziale, od samego początku czytamy, jak poszczególne rody, poszczególne plemiona wysyłały swoich posłańców, aby wyjść na spotkanie Dawida i obwołać go królem. Taki był ich zamysł, aby obwołać go królem. Poszczególne te plemiona wysyłają tysiące, jedni kilkanaście, niektórzy kilkadziesiąt, inni ponad 100 tysięcy zbrojnych mężów, którzy byli wyjątkowo przygotowani do walki. Ja myślę, że wtedy, kiedy Dawid to widział i że ze wszystkich stron donoszą mu, że gromadzi się koło niego wojsko, to jego serce zaczęło znów rosnąć. A jednak jest wyjście, a jednak Bóg nie zostawił mnie w miejscu, w którym jestem. Ale mnie zastanowiło jedno plemię, jeden ród. Wszyscy inni wysyłali tysiące, naście tysięcy, dziesiątki tysięcy. Oni tylko wysłali 200 ludzi. Oni wysłali tylko 200 ludzi. Ale posłuchajcie. Z Isacharytów, dobrych znawców stosunków, mówi Biblia Warszawska. Inne tłumaczenie mówi rozumiejących czasy, wiedzących, co ma czynić Izrael, 200 dowódców i pod ich rozkazami wszyscy ich współplemieńcy. A Biblia Warszawsko-Praska mówi, spośród synów Isachara, oznaczających się szczególną mądrością i umiejętnością przewidywania, jak powinien postąpić Izrael. Bracia i siostry, reprezentujecie tu różne zbory. Moją modlitwą i prośbą, apelem jest do was, a prośbą do Boga. Ja wiem, że często mówimy o tym, że staczamy walkę, że jest to walka, potrzebujemy zbrojnych, dziesiątki tysięcy i gdy się pojawiają, to serce rośnie, że są mężowie waleczni. Ale ja wam życzę i tego życzę polskim zborom, aby się pojawiali Isacharyci. Ludzie, którzy rozumieją czas. Którzy rozumiejąc ten czas, wiedzą, co w tym właśnie czasie należy zrobić. To są strategzy, to są mózgi, które mówią, sytuacja wygląda tak, a tak, a tak. Ale my ją widzimy, że należy postąpić w tej sytuacji tak. To, co mnie tutaj w tym tekście szczególnie ujęło, to też fakt, że tych 200 dowódców rozumiejących czasy, za nimi stali wszyscy ich współplemieńcy. Bracia i siostry, ja jestem przekonany, że Bóg obdziela nasze zbory takimi Isacharytami, że oni są pośród nas. Pytanie tylko pozostaje, czy my jesteśmy w stanie stanąć za nimi murem? Bo bardzo często mówimy, a co on się wymądrze?
On tego nie rozumie, co się dzieje. Przecież należy tak postąpić. Nie wiem, czy tutaj też to obowiązuje, ale w Polsce mówi się, że dwóch Polaków tam trzy zdania. Trzy opinie. I tak jestem w głębi serca przekonany, że my bardzo często przegrywamy przebudzenia, przegrywamy Boże błogosławieństwo, że inni obok nas znają Boże i łaski, a my ciągle tylko oczekujemy, że kiedyś powieje jakiś wiatr i my naraz będziemy przeżywać wielkie rzeczy jako Kościół. Ja wciąż to wierzę, że Bóg sprawi taki czas, że Polska zostanie poruszona. Bo się o to modlimy, tego pragniemy. Ale chcę wam też powiedzieć, że bez tego, że uznamy, że Bóg posyła Isacharytów, a my ich rozpoznajemy i staniemy za nimi murem, to będą pierwsze oznaki tego, że będziemy osiągać zwycięstwo. Bo poślij potężną armię w niewłaściwym kierunku. Napoleona tak wprowadzono w błąd, a właściwie on sam, taki już pewny siebie, uważał, że to, co poznał, to nikt mu nie będzie więcej mówił. Chociaż mu doradzali, słuchaj, nie tak w tej ostatniej bitwie. Przeczytajcie historię, zobaczycie, jak mu jego generałowie podpowiadali, a on zadufany w sobie. Ustąpił inaczej, to była jego klęska. Pomimo tylu zwycięstw. Drodzy, i to jest ważne, abyśmy wiedzieli, co i kiedy jest właściwe, aby czynić. Bo nie zawsze czynienie tego samego jest właściwe. I tutaj chciałbym użyć pewnych przykładów, które obrazują sytuację, rzeczywistość, przez którą Kościół w różnych okresach przechodził. Tych 200 przejęło całkowicie odpowiedzialność za dowodzenie. I oni nie wysyłali na chybił, trafił. Apostoł Paweł mówi, ja walczę, ale nie walczę tak, żebym szastał mieczem w powietrzu. Walczę tak, aby trafić. Ja nie biegnę tak, żeby się przebiec i dostać zadyszki. Ale biegnę tak, aby osiągnąć wieniec. Aby okazać się zwycięzcą. Kościołowi Jezusa Chrystusa potrzebne są dzisiaj w szczególny sposób zwycięstwa. Nie tylko w naszym życiu indywidualnym. Ale kościołowi, zborom. Ja ciągle jestem tradycyjny, mówię o lokalnym kościele zbór. Chociaż to się już stało tak, nowo mowa, wszystko jest kościół. I w kościele jest tyle kościołów, że można się pogubić. No ale w porządku. Drodzy, oni wiedzieli, jak wykorzystywać właściwe okoliczności. Kościół od samego początku swojego istnienia funkcjonuje w świadomości czasów ostatecznych. Nie myślcie, że czasy apostołów były inne od naszych dzisiejszych. Oni też myśleli, że to są dla nich. Zresztą z teologicznego punktu widzenia ten okres od zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa to czasy ostateczne. A więc w każdej chwili można było się spodziewać Jezusa Chrystusa. Wiecie, nie we wszystkich kościołach zawsze to było w pełni rozumiane. Gdy czytamy objawienie Jana, no zauważamy, że były tam różne zbory, różne były też listy kierowane do nich. W każdym bądź razie nie o powtórnym przyjściu Jezusa chcę mówić, ale o rozumieniu czasu, o wykorzystywaniu czasu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, wykupujcie czas, bo dni są złe. Żyjemy w trudnym czasie.
To, że dzisiaj żyjemy w obszarach, gdzie nie ma głodu, gdzie mamy się w co ubrać, że możemy jeździć samochodami, że w zasadzie tak naprawdę to dzięki Bogu nikt nas nie prześladuje, możemy swoją wiarę prezentować na różne sposoby. To wcale nie oznacza, że są czasy łatwe. Wiecie, czasami się zastanawiam, bo niektórzy eschatolodzy, a ja się eschatologią nie zajmuję za bardzo, ale tak czasami się zastanawiam, jest napisane, że ostateczne to prześladowanie, czy te czasy trudne, to będzie prześladowanie, jakiego nigdy jeszcze nie było. Wielu się spodziewa, że to będzie rzeź niewiniątek, że będą wtrącanie do więzień, że będzie prześladowanie fizyczne, ale to już było. Skoro to prześladowanie, które ma być w ostatecznym czasie dla Kościoła, tak bardzo niszczące Kościół, to wygląda mi, że to jeszcze innego rodzaju nosić powinno znamiona to prześladowanie, czy ta trudność tego czasu. A gdy tak pomyślę o właśnie tej rozwiązłości, takim hedonizmie, jaki na przykład był w Laodycei, no bo też niektórzy przypisują, że te poszczególne kościoły to poszczególne okresy historii Kościoła i na końcu jest Laodycea z tym swoją letnością. A wiecie, skąd się ta letność wzięła w Laodycei? Laodycea leżała poniżej dwóch miast. To było Kolosy i Hierapolis. I w jednym z tych miast, bodajże w Kolosach, były wspaniałe źródła, ale bardzo zimnej wody. A w Hierapolis były wspaniałe źródła, ale gorącej wody. Ale Laodycejczycy zbudowali sobie akwedukty. I wszystko było fajne, gdy spożywali wodę zimną, orzeźwiającą albo ciepłą do kąpieli. Ale w Laodycei doszło do pomieszania tego. I do dziś historycy uważają i badając tamte źródła, mówią, gdy się pomiesza te zimne z tymi gorącymi, tworzy się wyjątkowo szkodliwa, wręcz nawet trująca mieszanka. Oczywiście woda jest letnia, ale wytwarzane związki, które wytwarzane są w tej ciepłej wodzie i które dodają smaku tej zimnej wodzie, wzajemnie tak się redukują czy eksponują, że są szkodliwe i ludzie zaczęli chorować, mieli z tego tytułu problemy. I teraz rozumiem, dlaczego Bóg wypluwa. No bo to niezdrowe, bo to chore. Ale to świadczy o tym, że ludzie chcieli sobie dogodzić, więc hedonizm, zaspokajanie własnych potrzeb. Zresztą ta nazwa Laodycea oczywiście nie w pierwszej wersji znaczeniowej składowych tej nazwy, ale w drugiej, trzeciej formie właśnie może oznaczać zaspokajanie oczekiwań społeczności, ludzi. Hedonizm. Dziś mamy z tym wiele do czynienia i tak czy inaczej. Drodzy, chciałbym jednak popatrzeć na Kościół. Dlatego, że my dzisiaj jesteśmy światłem postawionym jak świeca na górze. I nie powinniśmy tego w żaden sposób zakrywać koszem, a ten kosz na razie, dzięki Bogu, w naszych obszarach nie zakłada nam nikt. Tylko my sami najczęściej. Naszymi własnymi jakimiś tam pomysłami, listami zakazów, nakazów. My uważamy tak, a my uważamy tak. I te wzajemnie sobie te światła próbujemy przyćmić, zagasić, zasłonić. A co wam tam wasze światło, te wasze listy mnie obchodzą, my mamy swoje i tak dalej. I my chrześcijanie sami sobie robimy często bardzo wiele krzywdy. Wymyślamy różne listy tego, co wolno, czego nie wolno. Ja pamiętam, niewielu z was będzie to pamiętać,
Jak wielkim przestępstwem było mieć radio tranzystorowe albo magnetofon. Ojej. To było coś strasznego. Ale gdzieś kiedyś ktoś wpadł na pomysł, że przecież na takim nawet szpulowym na baterię albo na wtyczkę magnetofonie, bo wtedy już takie większe noszono ze szpulami, przychodzili bracia, siostry i zawsze mieli trójniki. Ja to zapamiętałem, te trójniki. No bo było gdzieś jedno gniazdko, no a tych magnetofonów naraz się pojawiło wiele, bo o co chodziło? Ja mogę se na tą taśmę nagrać nabożeństwo, a potem go mogę słuchać, czy dać komuś innym. Wow, wielkie odkrycie. I naraz to, co było takie złe, takie zakazane, takie nie do przyjęcia, stało się naraz akceptowane w Kościele. Wow, jaka wielka przemiana. Ja miałem to szczęście albo nieszczęście, że moi rodzice nawrócili się w 65 roku. Ja wtedy miałem 14-15 lat. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dowiedzieliśmy się, że telewizora mieć nie wolno. Wow! Jakie to było przestępstwo. Moja mama od razu chciała do szafy z tym telewizorem, no bo chciała być bardzo pobożna. No co będzie, jak starsi zboru przyjdą i zobaczą u nas telewizor, bo u nas telewizor stał normalnie na szafce. Całe szczęście, że szkoła wtedy wymagała, żebym oglądał jakieś tam monitory i robił zapiski z tych wiadomości, które były. Ja mówię, no ale nie chowaj mi tego telewizora, bo ja przecież potrzebuję do szkoły. Ja nigdy nie napisałem takiej już sprawki, bo ja z polskiego byłem. Humanistyczne przedmioty mi nie wchodziły. W każdym razie sprawa uratowana. No i oczywiście przyszli, patrzą, a tu telewizor. No tak, to są nowi, oni nie znają naszych klimatów. No ale potem ja już dochodziłem troszkę do głosu jako młodzieżowiec i tak ja mówię, słuchajcie, ale ja jestem w domu nauczony tego, że ten telewizor to ma taki czarny przycisk. Jak jest coś nie tak, to i nie ma. Mówię, zobaczcie, a noże w waszych szufladach są? A ile tym nożem można ludzi zabić? A jednak w szufladzie są te noże. Dlaczego one są? No bo nauczyliśmy się z nimi obchodzić. I nie są groźne ani złe, tylko bardzo pożyteczne. Aha. A dzisiaj? Kto nie ma telewizora? Drodzy, jak to się wszystko zmienia, na co Kościół zwraca uwagę i akcentuje. I my przez takie drobiazgi, które eksponujemy, to nasze światło, z którym powinniśmy iść do świata, jest przyćmiewane. Nie rozróżniamy, co w danym okresie powinniśmy robić. I Sacharyci to wiedzieli. Powiem wam jeszcze inny przykład. Komuś z was już to powiedziałem w formie świadectwa. W połowie lat 80. myślę, że nieopatrznie zostałem zaproszony, chyba w Pittsburghu to było, na spotkanie takich kilkudziesięciu pastorów z tego miasta. To był czas, kiedy chrześcijanie organizowali się przeciw sieci sklepom Kmart. Bo to była jedyna sieć, która nie chciała zasłonić tych wszystkich takich Playboy i różnych innych zdjęć pornograficznych. Więc chrześcijanie się zgromadzali i mówią, nie będziemy kupować w Kmarcie. Jakież było szczęście i radość chrześcijan wtedy, że Kmart w pewnym momencie ustąpił i zasłonili tak samo jak we wszystkich innych, że tylko czubki, tytuły były widoczne, a nic poza to. No więc z Kmartem chrześcijanie wygrali. Ale ja byłem zaproszony na spotkanie takie, jako gość z Polski, przyjechał pastor, no więc zaproszono mnie, bo wtedy była wielka akcja tak zwana pro-life, czyli antyaborcyjna. I tak słucham tych pastorów, występują i
i opowiadają, jak to przygotowują się do marszu przez miasto, że pójdą z transparentami, że będą protestować przeciwko aborcji, że będą to potępiać, że będą krzyczeć. Ja tak siedzę, z tego słucham. I w pewnym momencie ktoś tam zwrócił uwagę. Pastorze, a ty z Polski, to powiedz, co o tym wszystkim myślisz, co my tu robimy. Mówię, nie pytajcie mnie, bo się dowiecie, a ja potrafię mówić to, co myślę. Mówię, wiecie co? Gdybym był tutaj u was w Pittsburgu i w dniu, w którym pójdziecie z tymi wszystkimi swoimi transparentami, a ja byłbym tu pastorem zboru, to ze swoim zborem szedłbym z transparentami w przeciwnym kierunku tą samą ulicą. Wiecie, jak na mnie popatrzyli? Mówię, a co, ty nie rozumiesz, co to jest aborcja? Ja mówię, tak, rozumiem. A co, nie uważasz, że to jest grzech? Ja mówię, to jest okropny grzech. Ale mówię, ja rozumiem posłannictwo swojego kościoła, przynajmniej tak to rozumiem, że ja jestem tutaj po to, aby iść i powiedzieć grzesznikom, słuchajcie, jest oaza, jest miejsce, w którym możecie się znaleźć. A szczególnie tym dziewczynom, które przeżywają i tak już bardzo głębokie, wewnętrzne rozdarcie, bo ja nie wierzę, że którakolwiek, która to dokonała, zapomniała o tym i poszła sobie dalej beztrosko. Mówię, takie bym zajął stanowisko i na moich transparentach by było: dziewczyno, jeżeli coś takiego ci się przydarzyło, jesteś mile widziana, zapraszamy cię, przyjmujemy cię z otwartymi rękoma, nasz zbór jest otwarty dla was. Ja tak sobie to powiedziałem i nie zdawałem sobie sprawy, jak na rozrabiałem. Później mój przyjaciel, ten, który mnie odwiedził, mówi: Edward, ty nawet nie wiesz, nie będzie tego marszu. Wszyscy byli po cichu, spuścili głowy. Wiecie, ja tam jeszcze dodałem bardzo cierpkich słów parę. Bo powiedziałem, mówię, a gdzie są rodzice tych dziewczyn? W waszych zborach. Ale różnych najczęściej się rozwodzą. A te dziewczyny widziały to, co się dzieje w chrześcijańskim domu. I tym rodzicom nie zwracacie uwagi, bo oni już teraz są odpowiednio sytuowani, mają pieniążki i przynoszą. A te dziewczyny są młode, nie mają jeszcze swoich źródeł. Więc buzia na nich, potępiamy. Mówię, Kościół Jezusa Chrystusa ma inną misję do spełnienia. No dobrze. To było wtedy, ale i dzisiaj mamy tyle wyzwań, tyle różnego rodzaju spraw, aby Kościół Jezusa Chrystusa mógł stanąć na wysokości zadania. Bracie i siostro, ja wierzę, że teraz, kiedy zaczynamy wchodzić w świat, w okres, w którym możemy oglądać lęk bezradnych narodów, nawet takiego narodu jak, czy narodem jest Ameryka. To jest po prostu wielki kocioł, w którym wszystkie nacje mają swoje miejsce. Ale ten czas, który został określony przez Boże Słowo jako lęk bezradnych narodów. Ja wierzę w to, że Bóg ma tutaj swój kościół, który chce użyć, aby pokazać drogę wyjścia. Aby wskazać na odpowiedź na wiele pytań, które nurtuje dzisiaj wielu ludzi. Drodzy, my zbyt szybko przyjęliśmy jako Kościół to, co potrafią wszyscy, łącznie z politykami. My przyjęliśmy postawę taką, że potrafimy zdefiniować, że to jest złe, że tamto jest złe, że to jest grzeszne, a od tego trzeba się trzymać daleko. To każdy potrafi. Ale jak z tego wyjść? Jakie jest rozwiązanie? Co zrobić, aby ludzie by ulegali wyzwoleniu, aby doznawali mocy Bożej, aby mogli
być wyrywani z tego, co są wciągani przez moc grzechu, przez moc ciemności. To wszystko zbliża się do końca, jestem o tym przekonany. Ale Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa jest tutaj po to, aby wskazywać światło, aby wskazywać drogę, aby wskazywać, udzielać odpowiedzi. Nie definiować, że to jest złe, to jest brzydkie, a to na to nie należy patrzeć. To wszyscy wiedzą i koniunkturalnie wykorzystują. Ale nikt nie wie, którą drogą poprowadzić zalęknionych i bezradnych w naszych narodach. Ja swoją misję w ten sposób odbieram w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach. I pytam, Panie, pokaż mi klucz do naszego narodu. Klucz do mojego społeczeństwa, w którym żyję w Bielsku-Białej. Tak jak przed laty zobaczyłem klucz do społeczeństwa, które zjechało się do naszego miasta z całej Polski. To był Korynt. Wszystko można było spotkać. Ze wszystkich miejscowości ludzi można było spotkać w Bielsku. I mieliśmy takich i mamy do dzisiaj w zborze. Możesz zapytać jednego, jestem z północy, ten z Poznańskiego, ten z Pomorza, ten z Białostoczyzny, ten z Zamojszczyzny, ten z południowej Polski, wschodniej Polski. Po prostu ze wszystkich stron. I wtedy szukaliśmy klucza do tych ludzi. I pierwsze, co Bóg pokazał, mówi, słuchaj, oni są oderwani od swoich rodzin, od swoich społeczności. Oni są zagubieni. Trzeba wyjść im naprzeciw, bo oni tutaj nie znają się, oni nie są przyjaciółmi dla nikogo, ani nikt. Po prostu stąd przestępstwa zaczęły się kroić. Zaczęliśmy robić spotkania, to było na tamten czas. Nasze bloki mieszkalne to były hotelowce. W dużym pokoju mieszkała rodzina z dzieckiem, w mniejszym pokoju małżeństwo bezdzietne, a w małym pokoju mieszkały dwie dziewczyny albo dwaj chłopacy. Wszyscy mieli wspólną łazienkę i kuchnię, bo to były normalne mieszkania. Ale było tam tyle ludzi, bo było miasto, które było 75-80 tysięcy, w ciągu 2-3 lat urosło do 250 tysięcy. I Bóg nam pokazał klucz. Idźcie tam. Weszliśmy do świetlic, które były na dole w piwnicy. Nie było nic widać. Oni tam ludzie schodzili po to, żeby oglądać telewizję. Ale tak palili, że tego telewizora nie było widać. A myśmy zapytali tych ludzi, którzy odpowiadali, te spółdzielnie mieszkaniowe, czy możemy raz w tygodniu przyjść tam z gitarą, pośpiewać i coś powiedzieć tym ludziom. A róbcie co, jeśli będą was słuchać. Widzicie się, że zbór zaczął gwałtownie rosnąć? Ja nawet nie wiem, kiedy ze 100 do 250 ludzi przybyło do zboru. To było tak, wydaje mi się, o, znaleźliśmy klucz. Dzisiaj oczywiście tak nie jest. Dzisiaj wszystko jak gdyby stanęło. No tak, mamy dwa chrzty w roku, ale zawsze chrzciliśmy po kilkanaście, nawet ponad 20 osób za każdym razem, a teraz 8-10. Ale to nie jest sprawa, bracie i siostro, drogi przyjacielu. Szukajmy klucza, mając świadomość, że nasz pobyt tu nie jest dla zaspokojenia naszych potrzeb. Że nie jesteśmy po to, aby się czuć zadowolonymi. Aby tylko oddać Bogu chwałę za to, że nas kocha. Ale mamy misję do spełnienia. Boże, wyposaż nas w Isacharytów, którzy rozumieją czas, którzy znajdą klucze do naszych środowisk, do naszych społeczeństw, ludzi, którzy, z którymi pracujemy, wśród których żyjemy. Bo Kościół jest tutaj na tej ziemi po to, aby w miejsce Chrystusa sprawować poselstwo. Dlatego kończąc, za 2 minuty zapali się ogień. A ja chciałbym, żeby 2 minuty wcześniej zapalił się inny ogień.
Dlatego chcę się modlić. Panie, staję dziś przed Twoim świętym obliczem razem z moimi siostrami i braćmi tutaj, w tym miejscu, na tym kępie. Pragniemy rozpoznać Isacharytów, których Ty posłuchałeś dla nas. Nas też jest mało, Panie. Wydaje nam się, że jesteśmy tak mali, tak nieznaczący liczebnie, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale Panie, wśród tych tysięcy, setek tysięcy wojowników, tych 200, wiedziało co robić. Panie, modlę się. Modlę się o Twoją mądrość, aby zbory tutaj, aby wierzący, aby dzieci Twoje tutaj wiedzieli, co w danej chwili przypada Kościołowi uczynić. Dlatego chciałbym pozostawić, Boże mój, pełni Twojego błogosławieństwa tam jest. Wypełnij każde jedno serce tym, co najlepsze od Ciebie. A przede wszystkim tą gorliwą potrzebą ogłaszania tym bezradnym ludziom wokół nas, że Ty jesteś wielki, potężny i masz możliwości ich wyprowadzić, podać rękę i wskazać właściwą drogę. Ja dziękuję Ci, że to jest możliwe. Dlatego, że nas tu masz. Dlatego, że nas tu trzymasz. Dlatego, że wyposażyłeś swojego Ducha Świętego, za którego pragnę Ci podziękować z głębi serca. Błogosław też, Panie, moje nieudolne słowa, które kierowałem do tu zgromadzonych. Ty je możesz przekształcić. Ty je możesz użyć i sprawić, aby to, co wartościowe, pozostawało nie tylko na chwilę, sprawiało wrażenie większe lub mniejsze, ale dokonywało właściwej przemiany. Dziękuję Ci, że Twoje słowo nigdy do Ciebie nie wróci różne.